Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu w klubie Polonia Christiana w Krakowie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, który przyjechał do nas, uwaga, uwaga, prosto z Torunia, całe 500 kilometrów. Powitajmy pana profesora brawami. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego spotkania będzie nie najnowsza, tylko poprzednia książka pana profesora, ale przecież nie taka stara, ponieważ ukazała się końcówką roku 2019 Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie? Zbrodnia i grabież. Autorem tej książki jestem nie tylko ja, także pani profesor Sylwia Gali-Skarbińska, uczennica z mojej katedry, politolog, historyk. Więc pisaliśmy tę książkę oboje. Tak pytano się mnie, za które fragmenty odpowiadam ja, za którą pani profesor. Ja mówię tak, że początkowo rzeczywiście dzieliliśmy. Potem jednak w trakcie obróbki to się wszystko tak pomieszało, że ja nawet nie jestem w stanie teraz powiedzieć, kto co pisał, to jest dzieło wspólne. Na dodatek moja kochana siostra, ja mam starszą siostrę, która też jest historykiem, to ona to jeszcze wzięła do korekty. Wiecie Państwo, jak to jest ze starszą siostrą? Lekko nie było, więc ja się śmiałem, że ta książka, którą zakończyliśmy, nomen omen 22 lipca ubiegłego roku, że ta książka no, kosztowała mnie tyle zdrowia, że chyba tylko podczas pisania pracy habilitacyjnej się tak namęczyłem. Ale myślę, że warto było, bo ta książka jest tak, że książka w człowieku tkwi czasami latami i że wie, że w końcu będzie musiał ją napisać i ja tą książkę musiałem napisać. Proszę Państwa, no, nie będę ukrywał, że ta książka jest także dla mnie wynikiem pewnego głębokiego rozczarowania, głębokiego rozgoryczenia. Ja po 90 roku śledziłem uważnie relacje polsko-niemieckie, robiłem to także wcześniej. Byłem przekonany, że no, gdy staniemy się państwem suwerennym, odzyskamy niepodległość, prawda, że te stosunki jednak pójdą w jakimś takim kierunku rzeczywistej przyjaźni, rzeczywistej współpracy. Tymczasem no, bez przerwy mogłem odnotowywać tylko jakieś przejawy niechęci ze strony Niemiec, przejawy jakiejś takiej paternalistycznej, delikatnie mówiąc, jeżeli nie w ogóle dominatorskiej wręcz postawy. No, kroplą, która przelała czarę, była sprawa rurociągu Nord Stream, który właściwie pozbawił mnie wszelkich złudzeń. I myślę, że nie tylko mnie, chyba bardzo wielu Polaków zrozumiało wtedy, że tak naprawdę Niemcy są wrogiem naszego kraju i w ich działaniach nie ma żadnych pozytywnych pobudek, żadnych pozytywnych motywów wobec Polski. Proszę Państwa, dużo jest nieporozumień, dużo jest zakłamania, dużo jest fałszywej narracji, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. To nawet sięga czasów dawniejszych, nawet w obiegu niezależnym w latach 80. w kręgach solidarnościowych, no na przykład mówiło się, no tak, NRD to tam są komuniści, Honecker, wiadomo, a Republika Federalna Niemiec, no ci to się przynajmniej ze zbrodniami hitlerowskimi rozliczyli. Proszę Państwa, zupełnie gołosłowne stwierdzenie, prawda? No wtedy rzeczywiście było sporo inicjatyw niemieckich dotyczących spraw charytatywnych, prawda? Przywożono do nas paczki z Niemiec, jakieś odżywki dla dzieci, jakieś proszki do prania. Wiele organizacji kościelnych czy chrześcijańskich ogólnie mówiąc włączało się w to. No to było ładne, to było przyjazne, to budziło szacunek, że są w Niemczech ludzie przyjaźnie nastawieni do
Polaków. Ja nie twierdzę, że dzisiaj nie ma. Ja nie twierdzę, że to jest stuprocentowe zjawisko, ta niechęć do Polski. Natomiast, proszę Państwa, gdy odzyskaliśmy niepodległość po 90 roku czy po 89, nagle zaczęły się pojawiać różne przesłanki wskazujące na to, że Niemcy po prostu traktują nas tak jak kraj kolonialny, jak coś, co należy wykorzystać, wciągnąć w swoją strefę wpływów, ale broń Boże o jakiejś tutaj przyjaźni rzeczywistej, prawdziwej, realnej mowy nie ma. Ta książka, proszę Państwa, składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział mówi o zbrodniach niemieckich popełnionych w czasie II wojny światowej. Ja jeszcze się wychowałem w okresie, gdy mówiono o tych zbrodniach bardzo dużo. Nawet w komunistycznej telewizji, ja jeszcze pamiętam całkiem nieźle telewizję okresu Gomułki, Agierka to już w ogóle. Mówiono bardzo dużo o zbrodniach niemieckich, bowiem to była sprawa świeża, proszę Państwa. No jak, jeżeli ja się urodziłem w roku 62, no, a wojna skończyła się 17 lat wcześniej. No to było coś naprawdę świeżego, niedawnego, aktualnego. W każdym dzienniku telewizyjnym mówiono o jakichś miejscach męczeństwa, obozach koncentracyjnych i tym podobnych sprawach. Potem oczywiście w miarę tak zwanego normalizowania się stosunków polsko-niemieckich mówiono już mniej. Gierkowi zależało bardziej na kredytach niż na rozliczaniu zbrodni. Tak samo było zresztą w czasach Jaruzelskiego. Młodzież dzisiejsza, zważywszy na zapaść nauczania historii, no może teraz następuje trochę odbicie, ale proszę Państwa, młodzież czy ludzie w wieku średnim, 30-40-latkowie, którzy chodzili do szkół na przykład w latach 90., no to proszę Państwa, wtedy no to tej historii, no to prawie, że nie uczono. Wychodzono z założenia, co tam historia, wchodzimy do Europy, przyszłość, prawda? Żadne sprawy związane z historią, z tradycją narodową nie odgrywały wielkiego znaczenia. Ci ludzie po prostu historii nie znają. No, już nie będę mówił o społeczeństwach zachodnich, prawda? Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone. Tam przeciętny człowiek w ogóle nie ma pojęcia o historii, prawda? On się o historii dowiaduje z filmów, prawda? Sensacyjnych. Jeżeli ten film jest w miarę uczciwy, to może się czegoś dowie, ale bardzo rzadko ten film jest uczciwy. Proszę Państwa, tak więc o tej skali zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce my już czasami nie pamiętamy, zwłaszcza te młodsze pokolenie. A tu, proszę Państwa, ta skala jest naprawdę gigantyczna. W pierwszym rozdziale oczywiście opisujemy to na zasadzie pewnej syntezy, no bo jakżeż to opisać w jednej książce, prawda? To trzeba by ileś tomów. No, stosujemy metodę zresztą bardzo prostą, ale bardzo, bardzo skuteczną. Proszę Państwa, podawanie tylko liczb, statystyk nie przemawia, prawda? To ktoś powiedział, że milion zabitych to statystyka, a jeden zabity to tragedia, prawda? Gdy jesteśmy świadkami jednej zbrodni, no to doceniamy tą tragedię. Jeżeli ktoś nam mówi o milionie zabitych, to my tego już nie obejmujemy naszą percepcją, prawda, tej skali, tej tragedii. Więc my w tym pierwszym rozdziale z jednej strony podajemy te liczby, podajemy te statystyki,
A z drugiej strony przechodzimy do przykładów, oczywiście wybranych. No może nam ktoś zarzuci, czemu nie napisaliście o tej zbrodni, o tamtej zbrodni, o tym miejscu zagłady, o tamtym. No, no nie napisaliśmy, bo nie byliśmy w stanie o wszystkim napisać, ale podaliśmy ileś opisów, żeby uświadomić, proszę Państwa, że to, co się stało, to były rzeczy naprawdę straszne, straszne, dojmujące. Proszę Państwa, Niemcy zabili w sumie, no, podajemy tą liczbę najbardziej uzasadnioną, 5,5 miliona obywateli polskich, może nawet 6 milionów, ale no tego na razie, to na razie trudno stwierdzić. Podaliśmy te 5,5 miliona, żeby nam nikt nic nie zarzucał. Ktoś powie, no tak, ale spośród tych 5,5 milionów było 3 miliony Żydów, obywateli polskich. To też nie jest taka sprawa oczywista, proszę Państwa. Spisy powszechne robione w Polsce pod koniec lat 30. mówiły o 4 milionach ludzi wyznania mojżeszowego, z czego jednak około miliona uważało się za Polaków wyznania mojżeszowego. Więc ci Żydzi właściwie byli już kompletnie spolonizowani, a z żydostwem łączyło ich tylko no, deklaracja religijna. Do tej religii mieli stosunek najczęściej dość już obojętny. Więc jeżeli ktoś powie, że no tak, 3 miliony Żydów polskich, że to byli Żydzi, a nie Polacy, to ja też się spytam, no nie tak do końca, proszę Państwa. Kwestia narodowości to jest kwestia świadomości, prawda, samego człowieka. Więc sprawa jest też skomplikowana. Ta eksterminacja, proszę Państwa, obywateli polskich odbywała się w najrozmaitszy sposób. Mamy wrzesień 39, od razu niszczenie, bombardowanie obiektów cywilnych. No Wieluń zawsze jest podawany jako przykład, ale są przykłady drastyczniejsze. Miasteczko Frampol na Lubelszczyźnie, proszę Państwa. Ten Frampol, który Niemcy odkryli jedną rzecz, latając samolotami nad Frampolem, że jest to miasto o niezwykle geometrycznym układzie. Rynek, ratusz na środku, kwadratowy, a potem tak koncentrycznie takie obwodnice dookoła. W sumie to przypomina tarczę strzelniczą. Oni to wykorzystali. Oni, proszę Państwa, zaczęli samolotami bombardować Frampol. Luftwaffe ćwiczyło się w celowaniu. Celowali w ratusz i kto najbardziej celnie trafi. W żywym mieście, gdzie normalnie mieszkali ludzie, proszę Państwa, oni sobie ćwiczyli celność bombardowania. Takich przykładów można podawać więcej. Już w 1939 roku mamy masowe egzekucje Polaków pod byle pretekstem albo bez pretekstu. Mamy masowe mordowanie jeńców. Mamy także już pierwsze zbrodnie na Żydach polskich dokonywane. Mamy, proszę Państwa, zbrodnię pomorską. Ten termin pojawił się niedawno. Do tej pory mówiono, że na Pomorzu, no to tam Piaśnica, Wejherowo, Fordon, Barbarka, prawda. Kilka lat temu zaczęto używać określenia zbrodnia pomorska i bardzo słusznie, proszę Państwa, bo to był szereg działań na Pomorzu właściwie skoordynowanych. W ich wyniku zginęło, no, nikt dzisiaj dokładnie nie powie, na pewno minimum 30 kilka tysięcy Polaków, być może nawet 50 tysięcy. To były zrobione listy. Listy, proszę Państwa, proskrypcyjne jeszcze przed wkroczeniem Wehrmachtu, kogo należy zamordować. I tych ludzi po prostu rozstrzeliwano w tych miejscach straceń. Na toruńskiej Barbarce, w lesie, ale i w takich okopach na obrzeżach, tam jest lotnisko i takie okopy, tam zastrzelono blisko 2000 osób. Ogromne zbrodnie popełnione w lasach piaśnickich, w Fordonie, w szeregu innych miejsc. Zelbszutz, proszę Państwa, formacja złożona z miejscowych Niemców, obywateli polskich, którzy, proszę Państwa, wystąpili po stronie
Hitlera, mordując swoich sąsiadów. Mówi się, że czasami zbrodnie na Pomorzu to były zbrodnie sąsiedzkie. Czasami ci Niemcy załatwiali swoje jakieś konfliktowe sytuacje w ten sposób, że polskiego sąsiada po prostu zabijali. Zabijali. To nie były wcale przypadki rzadkie. Każda miejscowość na Pomorzu ma właściwie martyrologię tego okresu. Niedawno byłem na takich uroczystościach, malutka, jak na wioskę, to nawet spora wioska pod Nakłem na zachód od Bydgoszczy, Sadki. No i co się okazało? W tych Sadkach, proszę Państwa, zamordowano 100 osób w Sadkach i w okolicach. Właśnie we wrześniu 1939 roku i później jeszcze w październiku, bo te zbrodnie to jeszcze się przesuwały w jesień. Proszę Państwa, zbrodnia w Pelplinie. No Pelplin był stolicą diecezji chełmińskiej, tej wielkiej. Dzisiaj ta diecezja nazywa się pelplińska, jest mniejsza, ale tam była kuria, tam był biskup. Po wkroczeniu do Pelplina kanonicy zostali aresztowani i rozstrzelani, proszę Państwa. No, mamy tutaj piękny przykład bohaterskiego księdza niemieckiego. Ksiądz Walter Schmidt, kanclerz kurii chełmińskiej, był Niemcem. Był Niemcem. Gdy ci księża stali gdzieś tam i czekali, aż ich odwiozą na miejsce stracenia, no to podszedł jakiś niemiecki oficer do tego księdza Schmidta i powiedział: ty możesz odejść, ty jesteś Niemcem, możesz odejść. On powiedział: nie, ja zostanę z moimi polskimi kolegami, proszę Państwa. No więc mamy też takie przypadki. W Piaśnicy jednemu z księży wycięli scyzorykiem napis Polak za to, że sprzeciwiał się eksterminacji ludności polskiej, a sam był Niemcem. W każdym razie, proszę Państwa, no, te zbrodnie dotyczyły także duchowieństwa z diecezji chełmińskiej. Wojnę przeżyło z 1000 księży 500. No, potem jeszcze trafiali do obozów koncentracyjnych, gdzie byli masowo mordowani albo umierali z wycieńczenia. Proszę Państwa, na Pomorzu, na terenach włączonych do Rzeszy, od razu rozpoczęto akcję wysiedlania. Wysiedlania Polaków, tych, którzy nie urodzili się na tych terenach lub pod różnymi innymi pretekstami. Wysiedlano do Generalnej Guberni przez obozy przejściowe. Warunki w tych obozach przejściowych były takie, w Potulicach na przykład, że ludzie umierali jak muchy. Z czasem zaczęto, proszę Państwa, tych Polaków wysiedlanych z ziem zachodnich po prostu wywozić do Rzeszy na roboty. I tu dochodzimy do drugiego aspektu. Do drugiego aspektu, proszę Państwa, tego ludobójstwa. Mianowicie 1 700 000 Polaków wywiezionych do przymusowej pracy do Niemiec. Oni byli traktowani jak podludzie, proszę Państwa. Oni pracowali nie tylko w wielkich zakładach pracy, ale także w gospodarstwach rolnych, także u Bauerów. Dzisiaj Niemcy mają dobre samopoczucie, bo oni twierdzą: tak, no to zbrodnie w czasie II wojny to byli tam SS-mani, Gestapo, prawda, naziści. Ten schemat jest właśnie lansowany, że te zbrodnie popełniali naziści, a zwykli Niemcy: to mój dziadek to był, ojeju, jaki wspaniały człowiek, prawda. Tymczasem ten dziadek, jeżeli był Bauerem na wsi i dostawał polskiego robotnika, to traktował go jak zwierzę, proszę Państwa. No, czasami mówią, że zdarzały się przypadki, że gdzieś tam w katolickich okolicach, że tych Polaków traktowano lepiej. No nie przeczę, no, na pewno zawsze w takim bagnie znajdują się także ludzie normalni, ale proszę Państwa, z reguły ci Polacy byli straszni traktowany. My tam podajemy jeden przykład, żeby się nie rozpisywać. Podajemy przykład dziewczynki. Miejscowość niedaleko już granicy z Holandią. Tereny katolickie zresztą, żeby było ciekawiej. Dziewczynka 12-letnia wywieziona, pracuje u Bauera, doi krowy, prawda?
przymiera głodem, znęcają się nad nią, opisuje to zresztą szeroko po wojnie, żeby trochę się podratować, jak idzie doić krowy, bierze dzbanuszek i codziennie do tego dzbanuszka trochę mleka z udoju bierze i wypija. Raz Bauer ją łapie na tym. Najpierw ją pobił, potem do tego dzbanuszka nalał gnojówki i kazał jej wypić, proszę Państwa, zmusił ją do wypicia. I to są właśnie ci dziadkowie szlachetni, którzy jak czasami twierdzą Niemcy, opiekowali się tymi Polakami. Niemcy politykę Hitlera także wobec Polski akceptowali właściwie w zdecydowanej większości, ale to prawie że w absolutnej. Wątpliwości się pojawiły kiedy? Gdy na Niemcy zaczęły lecieć bomby alianckie w 1944 roku, prawda? A młodzi Niemcy zaczęli masowo umierać na froncie wschodnim, prawda? Zamarzać gdzieś tam na polach bitewnych pod Kurskiem czy w innych miejscach. No wtedy część tych rodzin niemieckich popierających tak Hitlera z taką radością zaczęła trochę myśleć może, no ale to już było stanowczo za późno. No eksterminacja, proszę Państwa, to nie tylko jednak praca niewolnicza, to obozy koncentracyjne, o których nie muszę Państwu opowiadać, obozy o różnych, których było kilkaset na ziemiach polskich. My podajemy różne przykłady mordowania Polaków, mordowania Żydów, mordowania ludzi innych narodowości. To są rzeczy powszechnie znane, ale no właśnie, znane, nieznane. My piszemy także, opisujemy także krakowskie obozy koncentracyjne. Proszę Państwa, to działalność Niemców w czasie wojny to także niszczenie i to miast, wiosek nie tylko w czasie działań wojennych, ale także celowe niszczenie. No Warszawa po powstaniu warszawskim została zniszczona celowo, prawda? Wszystko zostało spalone, zniszczone, a nasze skarby narodowe celowo podpalono. Proszę Państwa, z Archiwum Głównego Akt Dawnych, naszego najważniejszego archiwum historycznego, pozostało 10%. W praktyce pozostało to, co wywieziono przed powstaniem do fortów. Na szczęście te wywiezione akta, dokumenty to były te najstarsze, więc zniszczono głównie akta XVIII-wieczne, ale także inne, proszę Państwa, archiwa, biblioteki. No Biblioteka Narodowa na przykład, no co tu ukrywać, spłonęła właściwie w całości po wojnie trzeba było. Biblioteka Zamoyskich prawie w całości. Archiwum Akt Nowych tam w 70 iluś procentach. Archiwum Akt Dawnych też prawie w całości. No tu proszę Państwa masakra była straszliwa. Ale to nie tylko zniszczenia, także no, Zamku Królewskiego, naszych kościołów, skarbów narodowych, pomników, które celowo przecież po wkroczeniu Niemcy niszczyli. To także, proszę Państwa, rabunek. No przecież po powstaniu warszawskim to zanim te domy podpalali miotaczami ognia, to najpierw wchodzili i zabierali z nich wszystko, co przedstawiało wartość. Do Niemiec jechały tysiące składów pociągów wypełnionych polskimi dywanami, meblami, proszę Państwa, naczyniami, zestawami stołowymi i Bóg wie czym. No więc to ten dowcip ponury, że chcesz zobaczyć obrazy swojego dziadka i przyjedź do Niemiec, prawda? No tak, dokładnie tak. W wielu domach niemieckich to się znajduje. Rabunek dzieł sztuki to jest w ogóle osobna sprawa. No niektóre się udało, jak ołtarz mariacki, odzyskać, proszę Państwa, ale ile się nie udało odzyskać. Ta lista strat i to takich najważniejszych
to około 500 000 pozycji, ale proszę Państwa, tego na pewno jest dużo więcej. Najgorsze są przypadki takie, w których wiadomo, że mogliby oddać. Pontyfikał Płocki, jeden z pomników piśmiennictwa polskiego, wypożyczony z muzeum w Płocku, proszę Państwa, diecezjalnego, zabrany na wystawę do Królewca i nie oddany oczywiście, po wojnie znalazł się w NRD. Niemcy Wschodnie sprzedały go po cichutku, a jakże, w Bibliotece Bawarskiej Akademii Nauk za 6000 marek. Można by się uśmiać, proszę Państwa, z tej ceny, prawda? Potem Niemcy przez 40 lat odrzucali polskie żądania. No 2 lata temu stał się cud, proszę Państwa, rząd bawarski machnął ręką i biskup Libera pojechał i przywiózł pontyfikał Płocki. Oddali. No tu już sytuacja była bardzo drastyczna, bo był kwit, pokwitowanie, że to pożyczone jest, prawda, że to jest pożyczone. No rzeczywiście stał się cud, ale w wielu sprawach tych cudów nie ma, proszę Państwa. Piękna Madonna z Torunia z 1400 roku, jedna z najpiękniejszych Madon gotyckich. Dzisiaj w kościele jest kopia. Ona jest ładnie zrobiona, ta kopia, ale to jest kopia. Ta Madonna zginęła. Jeszcze po wojnie widziano ją w Salzburgu w kopalni soli wśród zabytków. Dzisiaj jej nie ma, proszę Państwa. Chociaż są przecieki, jakieś tam starzy profesorowie niemieccy zapewniają polskich kolegów, nie martwcie się, w dobrych rękach, prawda? W dobrych rękach. No bardzo, bardzo pocieszające. Profesor Frey, jeden z największych szabrowników, proszę Państwa, który już przed wojną przyjechał do Polski, jeździł i patrzył, co trzeba będzie zrabować po zajęciu Polski. Frey, tak. Austriak, ale on tam w Niemczech mieszkał i potem po wojnie też mieszkał w Niemczech. Proszę Państwa, po wojnie przyjechał do kolegiaty w Czerwińsku na Mazowszu. Tam była kołatka. W bocznych drzwiach była kołatka z brązu. Taki lewek odlany z brązu i taka kółeczko do stukania. Tylko że ta kołatka, no, historycy sztuki nie są zgodni. XII, XIII, XIV wiek, proszę Państwa, romańska. Bardzo piękna. On tą kołatkę odkręcił śrubokrętem własnoręcznie i zabrał. I on ją zabrał dla siebie, proszę Państwa. On ją zabrał dla siebie. Dzisiaj wiemy, że ona jest w rękach jego tak, dzieci, osób, które dziedziczą po nim. Policja niemiecka, gdyby chciała, to by w 3 dni tą kołatkę, proszę Państwa, odzyskała. Tylko że oni nie chcą, proszę Państwa. Oni po prostu nie chcą. Więc to jest najstraszniejsze, proszę Państwa, że o wielu zabytkach zrabowanych nam wiemy, że znajdują się w rękach niemieckich i w ogóle mowy nie ma o zwrocie. Z Archiwum Głównego Akt Dawnych zabrali, proszę Państwa, 70 kilka dokumentów krzyżackich, ale to były dokumenty strony polskiej, bo zawsze pamiętamy w dyplomacji umowę międzynarodową pisze się w 2 egzemplarzach, prawda? I to był ten egzemplarz polski, wystawiony przez zakon krzyżacki, ale polskie, proszę Państwa, własność Polski. Wszystkie, proszę Państwa, zostały zrabowane, jeden zagubiony, reszta jest w Berlin-Dahlem, w archiwum. Słucham? No wie Pani, nie, w czasie wojny. W czasie wojny, ale ja nie pamiętam, czy to był 43, czy drugi, to już Pani dokładnie nie powiem, no ale trzeba by sprawdzić. Ale zrabowane, proszę Państwa, i przechowywane w Berlin-Dahlem, w tym archiwum pruskim, tak zwanym, w Berlin-Dahlem. Więc tutaj, no Niemcy tutaj prawdopodobnie też
uważają, że bo w nasze ręce oczywiście trafiło trochę niemieckich skarbów, na przykład tej tak zwanej Berlinki, prawda, one są w Bibliotece Jagiellońskiej przechowywane. I oni się też domagają zwrotu tego, tylko proszę Państwa, przepraszam bardzo, to nie my paliliśmy ich archiwa i biblioteki, to oni palili nasze. Jeżeli nawet coś należące do nich wpadło w nasze ręce, to jest rekompensata za to, ileż to cząstkowa rekompensata, prawda, ale no jednak jakaś za to, co zrobili, paląc naszą Bibliotekę Narodową czy Archiwum Główne Akt Dawnych. Więc tu o jakiejkolwiek równowadze roszczeń w ogóle nie ma mowy. Proszę Państwa, można mówić jeszcze o wielu innych sprawach związanych z ludobójstwem, z mordowaniem, z prześladowaniem. Chociażby ja zawsze mówię, proszę Państwa, że jeżeli jest teraz ten zespół do spraw reparacji, który ciągle się wstrzymuje z opublikowaniem tego raportu, no tam jest mowa o jakimś, prawdopodobnie o jakimś bilionie dolarów czy euro naszych żądań. Ja już kiedyś napisałem, że proszę Państwa, każda suma, która zostanie określona, powinna być powiększona o 1/3. Za co? Za rasistowskie traktowanie Polaków, za traktowanie nas jako podludzi, za to, że Polak jak Niemiec przechodził zgodnie z rozporządzeniami, musiał zdejmować czapkę i stawać na baczność. Za to, że były tramwaje Nürfeldeutsche, prawda, i ławki w parku dla Niemców. A jak cytryny przywozili do sklepów, to tylko Niemcy mogli je kupować. Jeżeli Niemcy są teraz tacy wyczuleni właśnie jeżeli chodzi o wszelkie formy rasizmu, prześladowania, to niech także uznają, że to, co robili sami w czasie wojny, to była najstraszliwsza zbrodnia, za którą też trzeba zapłacić. Ja wiem, że pieniądze to nie wszystko, ale no skoro nie wszystko, to nie widzę przeszkód, żeby jednak nam te pieniądze wypłacili. Druga część książki, proszę Państwa, dotyczy tego właśnie nierozliczenia się Niemców. Dotyczy tego, że te reparacje, które rzekomo Polsce wypłacali, to proszę Państwa, to była zupełna fikcja. Myśmy mieli dostać 15% z reparacji sowieckich, prawda? Sowieci prawie nic nam nie zapłacili, a jeżeli płacili coś, no to była w ogóle operetka. Zdarzyło się, że raz przysłali nam cały skład pociągu, w którym wagony wypełnione były od góry do dołu polskimi edycjami dzieł Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. I to zostało wliczone do reparacji niemieckich, proszę Państwa. Oni nam w ramach reparacji przysłali taki wagon z tymi dziełami. Więc tak to się odbywało. Piszemy o tym, że Polska nigdy się reparacji tak naprawdę nie zrzekła pod względem prawnym. Poruszamy sprawę, proszę Państwa, procesów zbrodniarzy. Można powiedzieć, że te procesy, które odbywały się w latach 40., przeprowadzone jeszcze pod nadzorem Amerykanów, Anglików i Francuzów w zachodnich strefach okupacyjnych, no to był pewien symbol. Sam proces norymberski był symbolem. No wybrano tych najgorszych, prawda, i skazano. Potem były następne procesy norymberskie. Ich było z 10. Proszę Państwa, każdy z tych procesów norymberskich dotyczył innej kategorii. Były procesy lekarzy, były procesy prawników, były procesy polityków, były procesy przemysłowców i tak dalej. I tam w każdym z nich zapadało ileś tam kilka wyroków śmierci, z których tam wykonywano jeszcze połowę w rezultacie. Proszę Państwa, to odbyło się na zasadzie pewnego symbolu. Amerykanie chyba wyszli z założenia takiego, że nie jesteśmy w stanie wszystkich ukarać wobec masowości winy, więc wybierzemy dla przykładu kilku i zrobimy proces, prawda? I to tak mniej więcej się
się odbywało. Potem ci skazani na dożywocie czy długoletnie więzienie w praktyce siedzieli 5, no już jeżeli siedział 10 lat w więzieniu, to już rzeczywiście miał pecha. Wypuszczano ich zazwyczaj ze względu na stan zdrowia. Potem, gdy Niemcy odzyskują suwerenność zachodnią w 1949 roku, pierwsze rozporządzenie, proszę Państwa, wydane dotyczyło, znaczy pierwsza uchwała parlamentu niemieckiego dotyczyła zniesienia kary śmierci, żeby przypadkiem kogoś nie można było skazać. Tu Amerykanie się nawet postawili. Jeden ze zbrodniarzy, który był uwięziony w bazie amerykańskiej, skazany na karę śmierci, doczekał tego zniesienia kary śmierci w RFN i rząd już niemiecki oświadczył Amerykanom, że nie mogą wykonać, bo w Niemczech już nie ma kary śmierci. Amerykanie powiedzieli, że rząd został skazany wcześniej, że ich to nie interesuje i stracili tego gościa. Natomiast, proszę Państwa, w następnych latach potem przez długi czas nikogo nie karano. W końcu w latach 60. zaczęły się te procesy, no ten słynny proces oświęcimski, parę innych, które były w gruncie rzeczy operetką, proszę Państwa, operetką to wszystko. Nawet mamy dowody, że ta publiczność, mnie to strasznie denerwuje, ostatnio był taki film, w którym taki młody chłopak, który przelotny związek miał w młodości z dużo starszą kobietą i ta kobieta okazała się zbrodniarką z czasów niemieckich i on był na jej, no z czasów wojny i on był na procesie tej zbrodniarki. Ten proces był pokazany, że cała publiczność była przeciwko tym zbrodniarzom sądzonych, ta publiczność niemiecka. Proszę Państwa, było dokładnie na odwrót. Ta publiczność gwizdała i tupała, jak świadkowie opowiadali o tym, co oni robili. To jest w ogóle jakieś bzdury się pokazuje w tej chwili w telewizji czy w kinach. Te procesy trwały latami. Ja pamiętam proces tego zbrodniarza z Warszawy, doktora Hana, prawda, który przez całe lata 70. się ciągnął. Prasa polska pisała o tym dużo. W końcu skazali go, tylko że wypuszczono go po kilku, chyba po 10 latach ze względu na stan zdrowia, prawda. I to tak, tu proszę Państwa, łaskawość Temidy zachodnio-niemieckiej była daleko posunięta. Pierwszy komendant Stutthofu, skazany przez Anglików na karę śmierci, został stracony. Drugi komendant Stutthofu, który był o wiele gorszy od tego pierwszego, bo to drugi dopiero komory gazowe zainstalował, dostał dożywocie, z czego odsiedział 5 lat. No, potem ze względu na stan zdrowia wypuszczony. No i tak właśnie, proszę Państwa, wypuszczano ze względu na stan zdrowia. No już nie będę rozwijał innych wątków tego Hansa Reinefarta, prawda, który bezkarnie sobie na wyspie Sylt mieszkał, nigdy nie ukarany za swoje zbrodnie. Proszę Państwa, no wystarczy opowiedzieć o sprawie naszych pocztowców gdańskich, prawda, których rozstrzelano zupełnie, nawet z punktu widzenia prawa Rzeszy Niemieckiej, bezprawnie po ich aresztowaniu. Przecież żądania, żeby uznać pocztowców gdańskich za niewinnych, były podnoszone ileś tam razy, proszę Państwa, w Niemczech. Bywało, że rozstrzygnięcia robili ludzie, którzy maczali palce w ich skazaniu. Proszę Państwa, w 1939 roku. Odmawiano cały czas. No tu, proszę Państwa, zakłamanie skrajne. Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec mówiła i do dzisiaj mówi, jest tam punkt, że każdy, kto w czasach Hitlera występował przeciwko reżimowi hitlerowskiemu, nie popełniał zbrodni. Czyli choćby patrząc na tę konstytucję niemiecką, prawda, nie było podstaw do skazania pocztowców gdańskich. Oczywiście nikt tego nie brał pod uwagę. Sprawę pocztowców w końcu załatwiono w 1998 roku, gdy zostali uniewinnieni.
proszę Państwa, i przysądzono wtedy odszkodowania. Tylko ciekawostka, ile? Ile odszkodowania? Żonom, proszę Państwa, przysądzono 10 tysięcy marek. Dzieciom, rodzeństwu 5 tysięcy marek. Proszę Państwa, 10 tysięcy marek i to było jednorazowe, wypłaty. 10 tysięcy marek to dostawała wtedy każda wdowa po SS-manie, która dożyła późnego wieku miesięcznie, proszę Państwa. To było właśnie, takie było właśnie odszkodowanie. Więc piszemy, proszę Państwa, o tym, że tak naprawdę Niemcy nie rozliczyli się z tych zbrodni w ogóle. Natomiast dzisiaj mają chytre chwyty. Chytre chwyty, proszę Państwa, typu pierwszy chwyt naziści, prawda? No to już w latach 50. zaczęto. Zbrodnie dokonywali naziści. Nie Niemcy, tylko naziści. Młode pokolenia w Niemczech są przekonane, że to robili naziści. No kto to byli naziści? No co najwyżej SS i Gestapo, prawda? No bo już broń Boże Wehrmacht. Ale ten przekaz o nazistach idzie także w świat. Młodzież francuska czy angielska dla przykładu jest też przekonana, że to byli naziści, prawda? Tylko że oni jeszcze dokonują procesu myślowego. No tak, skoro Auschwitz i Treblinka znajdowały się w Polsce, to nazistami byli kto? Polacy. I na Sorbonie, proszę Państwa, jak zrobili ankietę, kto to są naziści, to 70% studentów napisało, że Polacy. Na uniwersytetach amerykańskich podobne są wyniki. Czyli ta, proszę Państwa, kombinacja niemiecka daje z ich punktu widzenia znakomite rezultaty. Drugie twierdzenie, że Wehrmacht był rycerski, wspaniały, że to wszystko już, jeżeli Niemcy, to tak, ale SS i Gestapo, a Wehrmacht był rycerski. Tymczasem Wehrmacht, choćby ze względu na swoją liczebność, popełnił najwięcej zbrodni straszliwych, ich opisów mamy mnóstwo. Ale to, ten, proszę Państwa, ta opinia, że właśnie Wehrmacht był rycerski, no to w Europie jest już właściwie przyjęta powszechnie. Jest taki angielski film Orzeł wylądował, o zamachu na Churchilla. Nie wiem, czy pamiętacie, że tam w Szkocji lądują komandosi niemieccy, przebrani zresztą w polskie mundury, prawda, ale potem je zdejmują i są już w mundurach niemieckich i w tym kościele oblężeni bohatersko giną i są pokazani jako tacy prawie, że bohaterowie, prawda. Patetycznie to wszystko się odbywa, że ten Wehrmacht wspaniały, rycerski, oni też tak bohatersko giną. Film brytyjski, proszę Państwa. Więc takich bzdur lansuje się mnóstwo. Niemcy prowadzą politykę historyczną, bardzo, bardzo skuteczną. Ten film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, prawda? Z jednej strony na filmie pokazane, jak to młodzi Niemcy bratają się ze swoim kolegą Żydem, prawda, po cichutku, a z drugiej strony Armia Krajowa, która jest antysemicka i w ogóle zachowuje się skandalicznie, jakieś prymitywy, prawda, dzikusy jak gdyby z drzewa prosto zeszli, pokazani. Więc tego rodzaju przekłamań, tego rodzaju manipulacji jest po prostu mnóstwo i one skutkują. A z drugiej strony, proszę Państwa, pozostawia się kształcenie Niemców w zakresie historii wyłącznie środkom masowego przekazu. Czy wiecie Państwo, że w programie niemieckim Niemcy mają taką szkołę podstawową, średnią, taką jak u nas kiedyś dziesięciolatki chcieli na wzór sowiecki wprowadzić, prawda? To u nich jest taka dziewięciolatka obowiązkowa. 9 lat musi człowiek młody być w szkole, potem już może robić co chce, ale te 9 lat musi zaliczyć. To w tej szkole 9-letniej kurs II wojny światowej z zakresu historii to są 4 lekcje, z czego jedna lekcja jest poświęcona ruchowi oporu
niemieckiego przeciwko Hitlerowi. No, przy całym szacunku dla Weisserose, prawda, przy mniejszym szacunku dla Stauffenberga, który był antypolakiem i antysemitą, wręcz skrajnym, prawda, no to ilu tych było działaczy tego podziemia antyhitlerowskiego? 100? Może 150, prawda, jakby już naprawdę dobrze liczyć. 4 lekcje. No to co ten młody człowiek się dowiaduje? Nic, proszę Państwa, po prostu nic. Manipulacja, kłamstwo, oszustwo i na dodatek lansowane na cały świat i przedstawianie nas Polaków jako antysemitów. 3 rozdział książki mówi o relacjach dzisiejszych polsko-niemieckich. Tam sporo piszemy też o tych manipulacjach właśnie historią, prawdą historyczną, ale piszemy także o dzisiejszej polityce Niemiec wobec Polski. O tym, proszę Państwa, że Niemcy dogadują się z Rosją na temat właśnie wzięcia w Polski w 2 ognie poprzez właśnie te Nord Streamy, zwłaszcza politykę energetyczną. O tym, że Niemcy po 90 roku zamiast nam pomagać gospodarczo, żebyśmy z tej postkomunistycznej zapaści wyszli, to jeszcze nam szpile wkłuwali. No oczywiście korupcja i bałagan panujący w Polsce tutaj był przez Niemców wykorzystywany, ale no podajmy przykład, proszę Państwa, Niemcy na początku lat 90. wykupili wszystkie polskie fabryki elektroniczne. Myśmy mieli tych, proszę Państwa, mieliśmy fabrykę kineskopów Piasecznie, te różne tam Unitra Unima, Unitra Diora. Ten polski przemysł elektroniczny, radiowo-telewizyjny, magnetofonowy i tak dalej, nie był nowoczesny, on był już przestarzały, ale dawał szanse rozwojowe pod warunkiem, że się włoży w ten przemysł pieniądze. Co zrobili Niemcy? W 92 roku wykupują wszystkie polskie zakłady elektroniczne, w 93 wszystkie są zlikwidowane. Proszę Państwa, kupili po to, żeby je zniszczyć. Na tej zasadzie Niemcy, no faktem jest, że przy bierności kolejnych rządów wykończyli polskie cukrownie. Myśmy mieli grubo ponad 100 cukrowni. W tej chwili mamy chyba 17, proszę Państwa. Większość cukrowni została w pierwszej dekadzie już obecnego stulecia wykupione. Przez pewien czas trzymano je bez produkcji, bo Unia Europejska płaciła za nieprodukowanie cukru, więc Niemcy kupowali polską cukrownię i brali dotacje niemieckie za nieprodukowanie cukru, po czym zamykali. Oczywiście uczestniczyły w tym procederze także inne kraje, Wielka Brytania na przykład też, ale Niemcy, proszę Państwa, wykupili i zamknęli najwięcej polskich cukrowni. W ogóle wykupywanie polskich fabryk po to, żeby je zamykać, no, przez Niemców, no, Zachem w Bydgoszczy, proszę Państwa. Od razu było wiadomo, że Niemcy kupią i zamkną, bo substancje chemiczne produkowane w Zachemie były tylko produkowane w Niemczech, nigdzie indziej w Europie. Więc jak sprzedano Niemcom, to było oczywiste, że zamkną i wywiozą maszyny. W Mrągowie fabryka kurtek puchowych, chętnie kupowanych, jak miała być sprzedana Niemcom, to załoga zastrajkowała, bo wiedzieli dokładnie, że jeżeli Niemcy kupią, to oni w ciągu pół roku stracą pracę, bo Niemcy kupią i zamkną tą fabrykę. Więc polityka, proszę Państwa, niemiecka wobec Polski, jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, jest polityką wrogą, jest właściwie nastawioną na niszczenie nas. Ale piszemy w tym rozdziale także o innych rzeczach. Piszemy na przykład o lansowanym obrazie Polaków w środkach masowego przekazu. Czy to poprzez szerzenie, czy też poprzez szerzenie dowcipów antypolskich w środkach masowego przekazu, czy, proszę Państwa, poprzez filmy, seriale, w których Polacy pokazywani są. Tam dajemy przykłady filmów nakręconych niedawno, gdzie Polacy są pokazani jako jakieś dzikusy, proszę Państwa, wzajemnie się mordujące, żyjące w jakichś
straszliwych warunkach i tak dalej. Więc proszę Państwa, w Niemczech szerzy się obraz Polski fałszywy. No teraz to się jeszcze, na to się jeszcze nakłada, prawda, te zarzuty o łamanie praw człowieka, LGBT, nieprzyjmowanie uchodźców i tak dalej, więc tutaj Niemcy zaczynają wykorzystywać także arenę Unii Europejskiej. No ta wypowiedź tej pani, prawda, która stwierdziła, że Polaków trzeba zagłodzić. No już to zagłodzenie już robili raz w czasie II wojny światowej. Kiedyś rozmawiałem z antropologiem, już tak mówiąc na marginesie. I tak się go pytałem, mówię, powiedz mi, jak to jest, że ja mam 1,95 m wzrostu, moja siostra ma 1,80 m, tymczasem mój ojciec ma 1,70 m, a moja mama ma 1,65 m. Mówię, dlaczego moi rodzice są niżsi, a my jesteśmy tacy wysocy? On mi mówi tak, twoi rodzice, gdyby wychowali się w normalnych warunkach, też byliby tacy wysocy. Ale moja mama w wieku lat 13 została wywieziona na Syberię, gdzie była do roku 45 i przeżyła głód i tragedie takie, że ona już nie miała szans urosnąć do takiego wzrostu, jaki biologicznie po prostu miała zakodowany. Tak samo mój ojciec, który w momencie wybuchu wojny miał 11 lat. Ojciec zapamiętał z wojny najbardziej głód. Straszny głód, po prostu jako dziecko nieustanny głód. Gdyby tego głodu nie było, ojciec pewnie byłby wysoki jak ja, ale nie miał takiej szansy. Mój ojciec, proszę Państwa, w wieku lat 14 został przez Niemców wzięty do firmy budowlanej w miejscowości, gdzie mieszkał. Zmuszono go do pracy przy jakiejś tam murarce przymusowej. 2 lata musiał pracować. Ten majster Niemiec znęcał się nad nim, bił go pięścią po nosie. Ojciec do końca życia miał kłopoty z przegrodą nosową, którą miał połamaną od tamtych czasów i bardzo łatwo się przeziębiał przez to. W każdym razie, proszę Państwa, gdy w latach 90. ta Fundacja Polsko-Niemiecka Pojednanie zaczęła wypłacać takie odszkodowania niby. No te odszkodowania były żałosne, proszę Państwa. No, więźniowie obozów koncentracyjnych, już tych najstraszniejszych, dostali jednorazowo 10 tysięcy złotych, prawda? No. Tyle, co tam pewnie najniższa emerytura w Niemczech wynosi. Potem były kategorie inne. Ojca zaliczano do kategorii najniższej, że dziecko nieletnie zmuszone do pracy w swoim miejscu zamieszkania. Proszę Państwa, ojcu wypłacono, żebym nie skłamał, 550 zł. Nie. Raz 400, a potem mu jeszcze przysłali 150. Proszę Państwa, no. Za 2 lata tej przymusowej mordęgi, za to katowanie, za to wszystko. Można było sobie pójść, no nie wiem, z rodziną na obiad, prawda, w restauracji za to. Więc proszę Państwa, takie są realia. Tak się, celem tej książki jest po prostu otworzenie oczu. Wiem, że zwłaszcza młodzi ludzie czytają i mówią, no, że my nie wiedzieliśmy, ja nie wiedziałem, ja nie zdawałem sobie sprawy z tego wszystkiego. Te rachunki są rzeczywiście niezałatwione. Niezałatwione. Mnie się pytają czasem publicznie, no Niemcy, no, a ja właściwie, no, jak my możemy ich zmusić? No oczywiście, no nie możemy zmusić, chociaż kropla drąży skałę. Musimy sprawę reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia podnosić bez przerwy.
Ja uważam, że błędem jest to, że nie współpracujemy tutaj z Grekami na przykład, którzy także mają swoje rachunki krzywd. Trzeba iść tutaj solidarnie razem, moim zdaniem, w takich sprawach. Trzeba się zdecydowanie domagać na forum międzynarodowym i nie ustępować. No pytają się mnie, a co Niemcy z tego będą mieli? Ja mówię, no będą mieli rzecz najważniejszą dla cywilizowanego człowieka, czy dla narodu, przynajmniej o korzeniach chrześcijańskich, bo już nie wiem, na ile ci Niemcy są dzisiaj chrześcijańscy, będą mieli czyste sumienie. W jakimś stopniu oczywiście, no, bo tak zupełnie czystego to nie będą mieli, ale nigdy, ale no, proszę Państwa, no każdy krok w kierunku ekspiacji powinien być doceniony. Ja będę bardzo pod wrażeniem, jeżeli Niemcy powiedzą, dobra, płacimy $1 bln, prawda. W Polsce mamy długi, tylko rozłóżcie nam to na 10 lat. Wtedy bym powiedział, okej, $100 miliardów rocznie i nie będziemy tacy okrutni. No, żartuję w tym momencie, proszę Państwa, bo to pewnie tak lekko nie będzie, ale trzeba tą sprawę przypominać, trzeba o tym rozmawiać. To może tyle, proszę Państwa. No, książka jest gruba, całej opowiedzi nie jestem w stanie. Dodam, że no, wydawnictwo Biały Kruk opatrzyło ją w znakomite ilustracje, no, często wstrząsające. No, nie są to rzeczy przyjemne. Ale proszę Państwa, taka jest po prostu prawda. Ciekawe, że po ukazaniu się tej książki właściwie nie było żadnych ze środowisk naukowych, żadnych głosów. To jest tak, proszę Państwa, że często te instytucje naukowe, które zajmują się relacjami polsko-niemieckimi, z kolei no, naukowcy są zależni w dużym stopniu od różnych stypendiów niemieckich. Jeżdżą gdzieś tam, proszę Państwa, oni się nie za bardzo chcą na te tematy wypowiadać. My redaktorzy z Białego Kruka zresztą, no, gdy rozmawiałem z nim na temat napisania tej książki, oni wcześniej widzieli moje artykuły w takim piśmie Fides Ratio et Patria, wydawanym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu u ojca Rydzyka. I ja tam napisałem dwa takie artykuły o relacjach polsko-niemieckich. Właśnie gdy któryś z redaktorów Białego Kruka to zobaczył, to się zwrócił do mnie i mówi, ja widzę, że skoro pan się nie boi pisać tak jak w tych artykułach, to pan też napisze tą książkę. No i tak było. Wiem, że jeden z profesorów, który się zajmuje stosunkami polsko-niemieckimi, gdzieś tą książkę obejrzał sobie w księgarni i napisał w internecie, że jego zdaniem naukowiec polski nie powinien takiej książki pisać. No cóż, no. To była właściwie jedyna recenzja, której się doczekałem. Pisał się z imienia i nazwiska. Tak. No ja nie wiem, tego to ja do końca nie rozumiem, wie pan, że to chyba nie jest w interesie naszym, no ja nie wiem, no w interesie jest cały czas wazeliniarstwo uprawiać, prawda, mówić jakie to są tam świetne relacje polsko-niemieckie i że to już jest pojednanie, a oni nam drugą nitkę Nord Streamu, prawda, fundują. Zupełnie się z nami nie licząc. Dziękuję bardzo.